Proszę Państwa, dwa filmy dzisiaj, czyli Faraon z roku 65 i Lesopis z roku 64. Te filmy miały premierę rok później niż zostały ukończone, czyli Lesopis w 65, Faraon w 66. Te daty, one nie są takie strasznie istotne, natomiast interesujące jest, że to są filmy, które są z połowy lat 60. Właściwie to prawie dokładnie, z dokładnością do roku. I to są dwa zupełnie różne filmy, dlatego one obrazują pełne spektrum polskiej kinematografii do tego właśnie okresu, czyli połowy lat 60. Od produkcji niskobudżetowej, artystycznej, do filmu wysokobudżetowego, prestiżowego, wysmakowanego, nakręconego z wielkim rozmachem. Ten pierwszy film niskobudżetowy to oczywiście Lesopis, ten wysokobudżetowy to oczywiście Faraon. Tutaj można jeszcze inne opozycje można te dwa tytuły wpisać, to znaczy tradycja, nowatorstwo, tematyka historyczna, tematyka współczesna. Ja spróbuję to zresztą za moment wyartykułować. Zwrócę też Państwa uwagę na to, że tak na pierwszy rzut oka jeden film jest czarno-biały, drugi jest kolorowy. I lata 60. to rzeczywiście jest okres, kiedy kino przechodzi, kino w Polsce przechodzi na taśmę barwną. Ja omówię te filmy nie chronologicznie, to znaczy najpierw powiem o Faraonie, bo to jest paradoksalnie starszy film, mimo że on jest młodszy, tak? A znowu Lesopis jest młodszy, chociaż jest starszy, to znaczy jeśli byśmy wpisali te filmy w taką opozycję tradycja, nowatorstwo, to raczej Faraon by się sytuował po stronie kina tradycyjnego. To jest film w reżyserii Jerzego Kawalerowicza ze zdjęciami Jerzego Wójcika, z którym współpracował Wiesław Zdort, a operatorem kamery był Witold Sobociński, czyli mają Państwo tutaj pierwszorzędne nazwiska polskiej sztuki operatorskiej. Jerzy Kawalerowicz urodził się w roku 22 i podawanie dat urodzin nie jest może takie zawsze konieczne, ale w tym wypadku akurat ta data urodzenia jest ważna, żeby usytuować nawet nie tyle ten film w twórczości reżysera, bo to mniej ważne, tylko żeby usytuować tegoż reżysera w rozwoju polskiego kina. Czyli to jest reżyser, który jeśli w 22 roku się urodził, no to debiutował po wojnie. W roku 49 był asystentem reżysera w filmie Czarci Żleb. W 48 był asystentem w Stalowych Sercach. Potem jeszcze w dwóch filmach był asystentem reżysera. I wreszcie w 51 roku zadebiutował filmem Gromada, a później nakręcił dwa ważne filmy, to znaczy Celulozę i Pod gwiazdą frygijską. Obydwa te filmy są według powieści Pamiątka z celulozy Igora Newerlego. Później w 56 nakręcił, wyreżyserował Cień, w 57 Prawdziwy koniec Wielkiej Wojny, w 59 Pociąg i w 60 Matkę Joannę od Aniołów. Chociaż więc debiutował po wojnie, czyli nie był reżyserem najstarszego pokolenia, takiego pokolenia, które urodziło się nie w latach 20, tylko w powiedzmy 10 czy nawet 20 lat wcześniej, ale w roku 65 był już reżyserem po pierwsze doświadczonym bardzo, po drugie od 46 roku pracował w przemyśle filmowym, czyli prawie 20 lat już, prawda? Po drugie był reżyserem nagradzanym. Za Pociąg dostał nagrodę w Wenecji, za Matkę Joannę od Aniołów dostał nagrodę w Cannes. Od roku 55 do roku 68 i potem
od 72 do śmierci w 2007 Jerzy Kawalerowicz był też kierownikiem artystycznym zespołu filmowego Kadr. A więc w pewnym sensie był takim udzielnym księciem polskiego kina. Jak Państwo może wiedzą, albo może nie wiedzą, kinematografia od połowy lat 50. Polska była zorganizowana w takie zespoły filmowe. Te zespoły filmowe to jest odpowiednik spółdzielni w innych sferach gospodarki i to jest kontynuacja takiej przedwojennej lewicowej tradycji takiego właśnie zorganizowania artystów pracujących nad filmem w rodzaj spółdzielni, czyli no to miało na celu nie, takie spłaszczenie hierarchii, czyli taką sytuację, w której wszyscy twórcy odpowiadają jednakowo za powstające dzieło. To jest pewna idea utopijna, której się nigdy nie udało zrealizować. No niemniej jednak powstanie tych zespołów w połowie lat 50., bo ich powstało wiele, kilka tych zespołów powstało, powstanie tych zespołów w połowie lat 50. znakomicie pomogło polskiemu kinu z powodów rozmaitych. Znaczy, najważniejszy chyba powód jest taki, że kinematografia przestała być centralnie sterowana. To znaczy wytyczne nie szły już od ministra przez dyrektora wytwórni do reżyserów, tylko no, gdzieś tam po drodze było kierownictwo takiego zespołu filmowego, czyli kierownik artystyczny. No to w tym wypadku, w przypadku zespołu Kadr był Jerzy Kawalerowicz, do tego był kierownik literacki takiego zespołu, Tadeusz Konwicki akurat w tym wypadku. I duża część władzy należała do nich. To zresztą byli bardzo często ludzie o ogromnym doświadczeniu i pozycji, którzy mogli się przeciwstawiać nie teoretycznie, a czasami praktycznie jakimś decyzjom na poziomie ministerialnym na przykład. Więc jeśli chcieli, a często chcieli, to mogli jakąś tam nieco większy poziom swobody w systemie komunistycznym zapewnić. Mieli też pewną niezależność, co owocowało no, bardzo dużą różnorodnością kina w tamtym okresie. I ten fakt, ja Państwu o tym tak mówię, bo nie chciałbym, żebyśmy zaniedbali taką oczywistą sprawę, że kino jest inną sztuką niż poezja na przykład. Tak? To znaczy nie można abstrahować od czynników realizacyjnych. Filmy zawsze powstają w określonej sytuacji ekonomicznej, politycznej i społecznej. Wiersze niekoniecznie. No, można sobie napisać wiersz w każdej sytuacji i można go nawet nie pisać, można go sobie wymyślić i mieć w głowie. Z filmem tak nie jest. Trzeba zdobyć środki, trzeba te środki odpowiednio wykorzystać, trzeba film następnie komuś pokazać. Film znacznie bardziej wpisany jest. Mówimy oczywiście o przemysłowo realizowanym kinie, nie jakimś tam kinie takim stricte amatorskim. Czy stricte awangardowym na przykład, no to taki film przemysłowo realizowany, on istnieje zawsze w jakiejś rzeczywistości i nie można, wiecie Państwo, to tak, jest takie szkolne pytanie, co poeta miał na myśli, prawda? W odniesieniu do filmu, jest dyskusyjne, czy ono w ogóle się sprawdza, ale w odniesieniu do filmu ono się szczególnie nie sprawdza, no bo co artysta miał na myśli? Trudno powiedzieć, który konkretnie artysta, prawda? Film realizuje zespół, każdy z członków tego zespołu ma jakieś inne myśli. Tak? Jeden chce zarobić, drugi chce coś tam innego. I nie można tego tak prosto przekładać na jakąś taką oczywistą intencję. W każdym razie, proszę Państwa, ta funkcja Kawalerowicza jako kierownika artystycznego zespołu filmowego tłumaczy, w jaki sposób tak wystawna, kosztowna produkcja jak Faraon mogła w ogóle zostać zrealizowana. Teraz słowo, proszę Państwa, o
klasyfikacji gatunkowej tego filmu, otóż to jest film o starożytności, jak można się domyślać. Chociaż czasami te tytuły są mylące, prawda? Taka anegdota, że kiedy... nie wiem, czy to jest śmieszna anegdota, no ale zawsze jakaś anegdota. Kiedy Prus pisał powieść, kiedy ona była zapowiadana i znany był już jej tytuł, potencjalnych czytelników była taka plotka, że to jest powieść, która ma dotyczyć dziejów hazardzisty. Faraon to jest taka gra w karty, tak? Ci czytelnicy potencjalni nie sądzili, że Prus, który specjalizował się raczej w tematyce współczesnej, będzie chciał pisać coś o starożytnym Egipcie i to wyjaśnienie takie właśnie hazardowe wydawało się tutaj najbardziej prawdopodobne. W każdym razie, proszę Państwa, filmy o starożytności to jeden z najstarszych gatunków filmowych, który narodził się we Włoszech na początku wieku XX, a jego poprzednikami były popularne wówczas filmy opowiadające o życiu Chrystusa, takie kolekcje takich tableau w rodzaju drogi krzyżowej, czyli pokazujących po kolei etapy życia Chrystusa. Filmy o starożytności są o tyle interesujące, że one były pierwszym gatunkiem wysokobudżetowym. One od początku wymagały wystawnych, dużych dekoracji, tłumów, statystów, rozbudowanej, wielowątkowej akcji, scen bitewnych, batalistycznych. Jeden z takich ważnych filmów tego gatunku, być może nawet najważniejszych filmów tego okresu, Noce Kabirii z lat 90. włoski film, zasłynął na przykład tym, że po raz pierwszy wprowadzono tam takie ruchy kamery, które nie były związane z ruchem postaci. Po prostu dekoracje były tak wielkie, że żeby je pokazać, kamera musiała się poruszać, jechać. I przez długi czas w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten film był ogromnie popularny, przemysł filmowy amerykański w latach 90., zresztą na początku, był daleko w tyle za przemysłem filmowym europejskim, to tak na marginesie. W Stanach Zjednoczonych ten taki ruch kamery niezwiązany z ruchem akcji nazywany był ruchami Kabirii od tytułu tego filmu. Filmy te też dawały przemysłowi filmowemu prestiż wynikający z podejmowania takich tematów szacownych, no bo wiecie Państwo, starożytność to jest coś takiego poważnego, więc film o starożytności siłą rzeczy jakoś dziedziczy tę powagę, tak? Jeśli mają Państwo do wyboru film, no nie wiem, Troja na przykład i Sposób na blondynkę, prawda? No to który z tych tytułów brzmi poważniej? No oczywiście Troja, prawda? Bez względu na to, który z nich w istocie jest artystycznie lepszy. No są porównywalne akurat w tym wypadku. Filmy te sięgały do starożytnych autorów, no właśnie do Homera na przykład, albo do powieści historycznych, popularnych na przełomie XIX i XX wieku, takich powieści, w których akcja rozgrywa się w starożytności, jak Quo Vadis na przykład Henryka Sienkiewicza, czy Ben Hur Louisa Wallace'a. Takie dwa ogromne przeboje literackie tamtych czasów. Były więc te filmy i te powieści utożsamiane z kulturą wysoką, a nie tanią, bulwarową rozrywką. Do tej pory, proszę Państwa, Quo Vadis jest lekturą szkolną, prawda? Chociaż w gruncie rzeczy jako powieść, to jest taka powieść no, popularna, ale ze względu na tę tematykę taką szlachetną, wydaje się, że to dobrze, żeby uczniowie to czytali. Proszę Państwa, ten gatunek nie przypadkiem narodził się we Włoszech. Otóż Włochy w tym czasie były takim państwem bez narodu. Znaczy istniała potrzeba zbudowania tożsamości narodowej i tutaj ta starożytność, zwłaszcza rzymska, dawała taką okazję do zbudowania tej tożsamości. A przy tym twórcy tych filmów byli często z wykształcenia malarzami, byli bardzo dobrze obyci z malarstwem XIX-wiecznym o tematyce antycznej, bo znów w malarstwie
XIX wieku ta tematyka była bardzo popularna. Tacy malarze jak na przykład Jean-Léon Gérôme czy Lawrence Alma Tadema, to były wielkie nazwiska ówczesnego malarstwa i oni fascynowali się tematyką starożytną. Ta ikonografia zresztą, którą ci malarze stworzyli, ona właściwie obowiązuje do dzisiaj. Do serialu Rzym znajdą Państwo ślady, albo nawet więcej niż ślady, kopie po prostu tych obrazów, zwłaszcza Alma Tadema. Film natychmiast wykorzystał te motywy, z czasem nawet konkretne obrazy były w tych filmach replikowane. Te takie produkcje z lat nastych, włoskie szczególnie, one się opłaciły, to znaczy przynosiły zyski proporcjonalne do nakładów i w dużym stopniu przyczyniły się do ukształtowania przemysłu filmowego. Później, i tu już zbliżamy się do epoki Faraona, w latach 50. i 60. filmy amerykańskie z tego gatunku miały z kolei konkurować z coraz powszechniejszą telewizją. Dawały widzom to, czego telewizja nie dawała, czyli dawały obraz barwny, ówczesna telewizja czego nie dawała, czyli obraz barwny, szerokoekranowy i proszę Państwa, no, rozmach na wielkim ekranie. Ja zwracam na to uwagę, ponieważ pewnych rzeczy się po prostu nie zobaczy w telewizji. Czy jak Państwo oglądają tam jakiś film na przykład na ekranie komputera, to jest zupełnie inne doświadczenie. No wiecie Państwo, jeśli Państwo widzą te, powiedzmy, postać na ekranie tej wielkości, no to ona jest wielka. Jeśli Państwo zobaczą teraz, ja mam tę samą prezentację w telefonie, prawda? No to w telefonie tutaj ledwie co widać, ona nie robi żadnego wrażenia. Jeśli Państwo widzą jakąś gigantyczną scenografię na ekranie tej wielkości, albo nawet większym, to ona robi wrażenie zupełnie inne niż ta sama scenografia pokazana w no tam, powiedzmy, 30-calowym ekranie telewizyjnym. I to działa, prawda? To jest pewien fizjologiczny efekt, którego się nie pokona. Dlatego te filmy no, dawały takie atrakcje, których ówczesna telewizja nie mogła dawać. Te filmy, proszę Państwa, realizowane w latach 50. i 60. były też takim dowodem na siłę przemysłu filmowego. One rzeczywiście były niezwykle kosztowne w porównaniu z produkcjami telewizyjnymi. Zatrudniano tam setki, tysiące czasami statystów. To było przedsięwzięcie gigantyczne. W polskiej kinematografii również istniała potrzeba realizowania takich filmów. Tak jak i dzisiaj istnieje potrzeba. Proszę sobie przypomnieć, że co jakiś czas prasę przebiegają takie newsy o tym, że będzie realizowany jakiś wielki temat, Bitwa Wiedeńska na przykład, prawda? Będzie film o Bitwie Wiedeńskiej. Będzie czy nie będzie, to nieważne, ale no, są takie pogłoski. Albo o jakimś innym wielkim wydarzeniu. No? I zrealizowanie tego rodzaju filmu no, jest dowodem na pewną sprawność organizacyjną, zasobność kinematografii. W tym sensie taki film mógł i nadal chyba może stać się wizytówką kinematografii. Głównym problemem, jaki wiąże się z filmami o starożytności, jest rzetelność historyczna. No bo od filmów historycznych oczekujemy wierności realiów i wydarzeń. Oczekujemy, że te filmy będą przedstawiały historię taką, jaka ona była, a z kolei twórcy dokładają starań, by spełnić te oczekiwania, czyli zatrudniają konsultantów, sięgają do starożytnych autorów, kręcą filmy w autentycznych plenerach w Grecji, we Włoszech, w Afryce, czy gdzie tam jeszcze. Ale proszę Państwa, no, można sobie zadać pytanie właściwie dlaczego? Dlaczego film, który dzieje się w, no, w starożytnym Egipcie na przykład, miałby przedstawiać starożytny Egipt tak, jak on wyglądał? Film nigdy nie będzie traktatem historycznym, ani nigdy nie będzie podręcznikiem
historii. No bo po pierwsze trzeba uwzględnić oczekiwania widzów i taką potoczną wiedzę na temat starożytności, ukształtowaną na różne sposoby. Od tego malarstwa XIX-wiecznego przez jakieś tam strzępy wiedzy szkolnej, aż po obecność tej tematyki w kulturze popularnej. Zresztą wtedy, w XIX wieku, proszę Państwa, rozpowszechniło się takie pojmowanie sztuk wizualnych, w którym od utworu oczekuje się wierności realiom. Jeśli Państwo sobie przypomną historię malarstwa, no to mniej więcej do XIX wieku twórcy sobie bardzo śmiało poczynają z historią, prawda? To znaczy w sensie takim, no, realiów, czyli powiedzmy, jeśli są na przykład sceny z życia Chrystusa, no to Chrystus, apostołowie są ubrani w kostiumy z XV, XVI czy XVII wieku, prawda? I niespecjalnie to nikogo razi. Posługują się postacie antyczne bronią, która wcale antyczna nie jest, tylko jest na przykład renesansowa. No? Dla nas taka postawa jest dziwna, ale podejrzewam, że tym twórcom XVI czy XVII wiecznym, gdyby zaproponować, powiedzieć, że powinni przeprowadzić rzetelne badania, no, oni by się bardzo zdziwili, tak samo jak my, tylko z przeciwstawnego powodu. To w XIX wieku pojawiło się takie rozumienie malarstwa historycznego jako czegoś, co stoi na przecięciu sztuki i nauki, archeologii, historii. Jak pisze Maria Poprzęcka w takiej książce poświęconej historii malarstwa, większość malarzy tworzących obrazy historyczne kolekcjonowała broń, stare stroje, tkaniny, sprzęty, drobiazgi, stąd antykwaryczny wygląd ówczesnych postaci. Lektury dzieł historycznych czy tekstów źródłowych, konsultacje ze znawcami epoki były nieodzownym etapem pracy nad obrazem. No. Co ciekawe, cel tych starań nie był wcale chłodny i naukowy. Chodziło o to, żeby widza zaangażować emocjonalnie. Tak naprawdę, proszę Państwa, można powiedzieć, że ta taka historyczna wierność realiom, ona jest pewnym pretekstem. Czyli no, odbiorca ma mieć poczucie, że uczestniczy w czymś w rodzaju historii akademickiej, w czymś w rodzaju naukowego dyskursu, a jednocześnie obraz pochłania go nie dlatego, że jest wierny historycznie, tylko dlatego, że jest emocjonujący. Kasus bitwy pod Grunwaldem, prawda? Wspaniały obraz i bardzo wierny w szczegółach, ale tak naprawdę fajne jest, że tam walczą, nie? Tak przekonująco. Obraz miał poruszyć uczucia widza, obudzić w nim grozę, sentyment, czasami dumę. I tutaj zresztą widać pokrewieństwo ze sztuką filmową. Można powiedzieć, że w pewnym sensie to malarstwo XIX-wieczne było takie prekursorskie w stosunku do sztuki filmowej. W tej rzekomej autentyczności i precyzji jest zresztą wiele fantazji, na które historycy się zżymali i się zżymają nadal. No bo na przykład, proszę Państwa, będziemy tutaj oglądać piramidy. I to są prawdziwe piramidy, sfilmowane w roku 65 i one wyglądają tak jak w roku 1965. Piramida Cheopsa, jak Państwo wiedzą, została zbudowana około 2600 roku przed naszą erą. Natomiast czasy, które opisuje film i powieść Prusa, to są czasy mniej więcej około roku 1300. Czyli widzimy piramidę, to jest prawdziwa piramida, prawda? Tylko piramida Anno Domini 1965, a nie, nie wiem jak to będzie po łacinie, sprzed naszą erą, ante. A więc nie jest to piramida z roku 1300 przed naszą erą, bo takiej się po prostu no nie da sfilmować, bo jej nie ma. Znaczy można by ją zrekonstruować, prawda? Czy przynajmniej próbować zrekonstruować. Piramidy były pokryte takimi gładkimi blokami kamiennymi, nie wyglądały takie, na takie poszczerbione jak teraz. Z drugiej strony jest pewna potoczna wiedza, którą mamy na temat starożytności, która nie zawsze jest prawdziwa. No wyobrażamy sobie na przykład architekturę starożytną jako taką białą, prawda? Białe,
marmury, podczas gdy wiadomo, że te białe marmury były malowane w różne wesołe barwy, które nie dotrwały do naszych czasów. I teraz twórcy no, mają do wyboru albo próbować odzwierciedlać rzeczywistość tak, jak ona wyglądała, albo tak, jak spodziewają się jej widzowie. No i bardzo często zwycięża ten drugi motyw i nie ma w tym nic złego, no bo film historyczny to nie jest traktat historyczny. Gdyby twórcy chcieli ściśle wzorować się na, ściśle przedstawiać wiedzę historyczną, to mogliby zostać niezrozumiani. Z drugiej strony nieścisłości historyczne można też uzasadniać artystycznie. No bo na przykład, proszę Państwa, śnieżno-białe stroje, które tu akurat w tym filmie nie ma tego, ale w niektórych filmach o starożytności postacie są ubrane w takie stroje prosto z pralki wyjęte, mogą symbolizować wyższość moralną czy cywilizacyjną. Z drugiej strony, proszę Państwa, te piramidy, które tutaj Państwo zobaczą, ich wygląd można również uzasadniać. To znaczy te piramidy, które wyglądają dzisiaj zapewne inaczej niż w roku 1300 przed naszą erą, one w tym filmie funkcjonują jako dowód takiego, dowód tego, że państwo egipskie jest niezmienne, wiecznie stare, wiecznie tak samo, wiecznie takie samo, co też jest jakąś wartością estetyczną. Proszę Państwa, z trzeciej strony można też powiedzieć, że jeśli kino ma służyć potwierdzaniu pewnych wartości, no to ono nie musi wnikać w psychologię postaci sprzed tysięcy lat. Tak naprawdę filmy historyczne mówią więcej o nas, o widzach, którzy je teraz oglądamy, niż o tym, co się działo w czasach, które przedstawiają. Starożytność, tak jak i inne epoki, jest właściwie zawsze kostiumem czy rodzajem alibi, który pozwala mówić o współczesności. Zainteresowania Egiptem narastają w Europie w wieku XIX. Początkowo wskutek wyprawy Napoleona, który zabrał ze sobą historyków, archeologów, malarzy itd. A potem w wyniku tego, że te tereny stają się bardzo ważne gospodarczo. W 1869 kończy się budowa kanału Sueskiego i w drugiej połowie XIX wieku Egipt staje się takim dosyć popularnym miejscem turystycznym. To ma związek z rosnącym zainteresowaniem kulturą starożytnego Egiptu, hieroglifami, mumiami, politeizmem egipskim i różnymi takimi rzeczami. Ta tematyka egipska była też obecna w kinie, choć nie tak popularna jak rzymska, ale kilka filmów na ten temat nakręcono, na przykład Egipcjanin Sinuche, Michaela Curtiza z roku 54, Ziemia Faraonów, Howarda Hawksa z 55, czy Dziesięcioro Przykazań Cecila de Mille z 56. Prawdopodobnie w tym filmie Hawksa w Ziemi Faraonów po raz pierwszy pojawia się takie wyobrażenie kapłanów z ogolonymi głowami, taki pomysł, no, który później wchodzi do potocznej świadomości. Kiedy Kawalerowicz kręci swój film, to już ma ten gotowy wzorzec, z którym widzowie są oswojeni. Tak jak powiedziałem Państwu, tego rodzaju filmy są wizytówką kinematografii. Tak też stało się z tym filmem. Znaczy, on się opłacił w tym sensie. Faraon był nominowany do Oscara w kategorii filmu obcojęzycznego oraz do Złotej Palmy w Cannes. Był też przedmiotem eksportu i przyniósł spory dochód w kraju. Obejrzało go około 10 milionów widzów, co jest ilością ogromną, jeśli to się porówna na przykład z takimi filmami jak Avatar czy Titanic. To są filmy, które obejrzało 3,5 miliona widzów, prawda? Czyli, wiecie Państwo, trzy razy mniej. Prawda? Trzy razy mniej Polaków obejrzało Awatara czy Titanica niż Faraona. Proszę Państwa, te inspiracje starożytnością, o których mówiłem, dotyczyły także literatury i one się objawiły w taki interesujący sposób w polskiej literaturze, to znaczy mniej więcej w tym samym czasie, czyli około roku 95. Sienkiewicz zaczął publikować, to w odcinkach się ukazywało, Quo Vadis, na co odpowiedzią była powieść Bolesława Prusa, Faraon. Przy czym
Prus, niespecjalnie ceniący pisarstwo Sienkiewicza, stworzył tego faraona w swoim własnym stylu. To znaczy skoncentrował się raczej na relacjach władzy i na funkcjonowaniu społeczeństwa, a nie na przygodach, romansach i scenach batalistycznych. Dla Prusa bitwa i jej rezultaty to efekty planowania i organizacji. Bitwa się rozstrzyga jeszcze zanim się zacznie. Dla Sienkiewicza bitwa, jak Państwo wiedzą z lektury choćby trylogii, to jest starcie indywidualnych talentów ludzkich. Quo Vadis jawiła się jako zdecydowanie ciekawsza, atrakcyjniejsza podstawa ewentualnego filmu. Powieść Sienkiewicza była bestsellerem przełożonym na 40 języków wtedy, kiedy powstała, adaptowanym dla potrzeb teatru operowego, cyrków, objazdowych widowisk, a przede wszystkim przyswojona przez kino. To dzięki tej powieści Sienkiewicz stał się jednym z najczęściej ekranizowanych autorów polskich, w ogóle ekranizowanych przez kinematografię światową. Prawda? W tym sensie, proszę Państwa, dosyć paradoksalnie, chociaż Gombrowicz się z niego wyśmiewał, Sienkiewicz jest właściwie najnowocześniejszym polskim pisarzem, bo żaden inny pisarz nie zdobył takiej popularności w świecie jak właśnie on. Dariusz Gawin określa Sienkiewicza takim bardzo trafnym określeniem gwiazdy światowego show biznesu. I rzeczywiście tak było. Ekranizacja Quo Vadis z tego punktu widzenia byłaby lepsza, ale z innych punktów widzenia była wykluczona. Mianowicie z tych powodów, które wcześniej, kilkadziesiąt lat wcześniej przyniosły sławę tej powieści, to znaczy była zbyt chrześcijańska w wymowie, ten motyw chrześcijański był tam zbyt istotny, żeby mógł zrealizować to przemysł filmowy, polski przemysł filmowy epoki Gomułkowskiej, więc to było wykluczone. Proszę Państwa, i słowo teraz o stylu tego filmu. Otóż po pierwsze trzeba powiedzieć, że Faraon jest filmem minimalistycznym. Minimalistycznym w sensie wykorzystania środków filmowych. Posługuje się niezwykle precyzyjną i przemyślaną stylistyką. To jest taki film, jak Państwo zobaczą kilka pierwszych minut, to od razu Państwo widzą, w jaki sposób wizualnie ten film jest organizowany. Widać tutaj dosyć poważną inspirację malarstwem egipskim. Ja mam tutaj kilka slajdów, na których widać takie podstawowe cechy tego malarstwa, czyli przede wszystkim płaskość i taką jednoplanowość. Proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy postać, no i z tyłu jakieś takie tło. Prawda? Ta postać jest płaska w zasadzie i właściwie to wszystko. Prawda? Jeśli pojawia się architektura, to monumentalna. Nie widzimy tutaj w ogóle takiego codziennego życia. Nie ma miast, miasteczek, wsi, targu na przykład. Czyli nie ma takiej obfitości szczegółów. Nie widzimy obozu wojskowego. Wszystko, co niepotrzebne w kadrze, zostało usunięte. I poproszę następny slajd. O właśnie. Proszę Państwa, elementem tego minimalizmu jest symetria. Zobaczą Państwo, że symetria jest tutaj podstawową zasadą organizacyjną. Symetria uosabia w tym filmie porządek, ład, cywilizację. Co ciekawe, w taki sam sposób, to jest film o konflikcie, jeśli Państwa interesują fabuły. Generalnie nie zachęcam do zainteresowania fabułami, bo fabuły są powtarzalne. Wiecie Państwo, fabuły są nieciekawe. Styl, obraz to jest interesujące. No ale jeśli Państwa interesują fabuły, to ten film przedstawia konflikt między kapłanami a młodym faraonem. Przy czym oni są wszyscy ukazywani tak samo. To znaczy właśnie w sposób symetryczny. W takich dosyć rzadko spotykanych w kinie ujęciach, w których postać jest usytuowana centralnie i bardzo często gra en face, wprost do kamery. Z reguły, jak Państwo wiedzą, postać usytuowana jest nieco bocznie, tak? I jest zwrócona pod pewnym kątem do kamery, tak żeby wydobyć lepiej trójwymiarowość.
tutaj chodziło o inny, przeciwstawny efekt, prawda? Czyli właśnie, żeby te postacie maksymalnie spłaszczyć. Ale wracając do tego motywu, Ramzes XIII i jego otoczenie ukazywani są tak samo jak kapłani, tak jakby w ten sposób organizacji sugerował, że ich konflikt jest w gruncie rzeczy pewnym pozornym konfliktem. Jest jakimś konfliktem zrytualizowanym. To zresztą ten film się zaczyna od takiego ujęcia, w którym dwa żuki walczą ze sobą, ale one walczą, ale tak się posuwają jednocześnie. No, tak, jest to taka metafora Egiptu, w którym trwa walka o władzę, ale ta walka jest na tyle zrytualizowaną walką, że nie doprowadza do unicestwienia tego państwa. Tak? Świat się toczy swoim trybem. Jeśli pojawia się chaos, to on jest kojarzony z ludem i rewolucją. Ten fragment, który tutaj Państwo widzą, pochodzi z niezwykle wizualnie emocjonującej sceny narady kapłanów. Ja bym poprosił teraz o następny slajd. Jeszcze następny. I jeszcze następny. Tak. To jest czterech kapłanów, którzy ze sobą rozmawiają. Zobaczą to Państwo w filmie. I ta rozmowa jest właśnie kręcona w takich planach. Maksymalnie uproszczonych, symetrycznych, zminimalizowanych. I poproszę następny slajd. No właśnie. Tutaj to jest ojciec Ramzesa XIII i po jego prawej, a naszej lewej stronie mają Państwo następcę tronu Ramzesa XIII, jego adwersarz kapłan po prawej stronie. I to też jest takie symetryczne ujęcie, w którym te strony konfliktu są zrównoważone. No, to znaczy ten film, chociaż on w warstwie fabularnej mówi coś innego, mówi, że pojedynek kapłanów z faraonem to jest pojedynek na śmierć i życie. To jest coś, od czego zależy wszystko. To w warstwie wizualnej ten film przekazuje inną treść. Mówi, to jest pewien rytuał. Ktoś może zginie, ktoś może nie zginie, ale Egipt będzie taki, jak był zawsze. I poproszę następny slajd. O właśnie, to też jest taki symetryczny. I jeszcze następny. Proszę Państwa, jeśli pojawiają się ujęcia, które nie są oparte o taką regułę symetrii, to one są kojarzone z ludem i chaosem. Tu mają Państwo kapłana w idealnie symetrycznym, przepięknym w ogóle ujęciu. I w następnym slajdzie, mogę prosić, mają Państwo lud. Taką chmarę, do której ten kapłan przemawia. No, czyli z jednej strony mamy porządek, a z drugiej strony chaos. A więc, proszę Państwa, można powiedzieć, że mimo zawirowań i konfliktów Egipt istnieje, zastygły w takich powtarzalnych od stuleci rytualnych gestach. I taka hieratyzacja i teatralizacja to jest następna cecha stylu filmowego tego filmu. I tu bym poprosił o następny slajd. O właśnie. To są takie pośmiertne zabiegi na faraonie. Jak Państwo zobaczą, wygląda to nawet bardziej niż w tym slajdzie, to widać na filmie, wygląda to jak scena teatralna, na której odbywa się jakiś taki dziwny, hieratyczny spektakl. Ten efekt teatralności wzmacnia też usytuowanie postaci wprost do kamery. W tych slajdach widać też specyficzne operowanie barwą, to znaczy ono jest minimalistyczne. Zobaczą Państwo, z reguły te kadry są wyprane z intensywniejszych barw. Takie właśnie utrzymane w takim szaroburej kolorystyce. Jeśli jest jakiś element barwny, to z reguły jeden. Na przykład jakiś element biżuterii, wyraziście niebieski albo coś w tym rodzaju. Stosunkowo rzadko pojawia się takie intensywnie niebieskie niebo na przykład.
ścieżka dźwiękowa też jest bardzo interesująca i też minimalistyczna, bo ten film jest bardzo przemyślany. Otóż na tę ścieżkę dźwiękową składają się takie stylizowane śpiewy i efekty akustyczne. Nie ma tutaj takiego chwytu, który jest bardzo potoczny w kinie, czyli takiej muzyki budującej nastrój, takiej muzyki, która stanowi dla widzów rodzaj takiej podpowiedzi emocjonalnej, która mówiłaby widzom, jak mają reagować, czy to, co widzą, jest smutne, czy śmieszne. Proszę zwrócić uwagę, że muzyka najczęściej tak właśnie funkcjonuje, prawda? Jak tam bohaterowie, coś im się dzieje dobrego, no to jest wesoło, jak tam coś się smutnego dzieje, no to jest smutne, tak jakby widz się sam nie umiał domyślić, prawda? Tylko potrzebuje takiej podpowiedzi. Jeszcze jedna rzecz, o której można wspomnieć, to indywidualizacja bohatera. Ci kapłani są do siebie podobni, mają ogolone głowy, to jest ten właśnie motyw z Hawksa zaczerpnięty. Natomiast Ramzes XIII jest taką jedyną wyróżniającą się postacią. To jest ironiczne, że on ma sobowtóra, prawda? Ale tak poza tym to jest to przeciwstawienie bohatera zbiorowego temu bohaterowi indywidualnemu jest tutaj wyraźne. Proszę Państwa, zarówno Prus, jak i przynajmniej w deklaracjach twórcy starali się nie wartościować tego konfliktu, nie zajmować miejsca po której ze stron sporu kapłanów z faraonem, ale to jest raczej niemożliwe w filmie. To znaczy, w filmie zawsze musi być jakiś dobry, jakiś zły. I w tym wypadku o tym, kto jest dobry, a kto zły, decydują takie cechy, który wyposażony jest aktor, tak? Jerzy Zelnik, gwiazda tego filmu, czyli jest młody, przystojny, naiwny, co zjednuje mu sympatię widza, choć jak się nad tym zastanowimy Sydney Red Studio, to dojdziemy do wniosku, że w gruncie rzeczy kapłani mają równie mocne racje w tym konflikcie. Słowo, ale dosłownie słowo na temat odczytania tego filmu w takim kluczu politycznym, bo to jest oczywiście możliwe, to znaczy, tak jak powiedziałem, filmy historyczne mówią nie tyle o czasach, które przedstawiają, ile o czasach, w których są realizowane. I tutaj ta analogia do tego niezmiennego tu Proposingarde oczywiście, no bo gdzie tam Polsce Gomułkowskiej do Egiptu, ale ta analogia niezmienności władzy w Egipcie i takich jakichś rytualnych walk o władzę do sytuacji Polski połowy lat 60. Ta analogia może być przedstawiona. I drugi film, czyli Rysopis Skolimowskiego. Jerzy Skolimowski to jest inne pokolenie. Urodził się w 1938 roku. Czyli w 16 lat po Jerzym Kawalerowiczu, prawie o pokolenie młodsze od niego. Ukończył studia filmowe w roku 63, czyli wtedy, kiedy Kawalerowicz był już artystycznie, instytucjonalnie, właściwie twórcą spełnionym, można powiedzieć. Skolimowski uczestniczył w takim ruchu, można tak powiedzieć, kontestacyjnym to za duże słowo, ruchu artystycznym przełomu lat 50. i 60., korzystającym z takiej odwilży po roku 56. Grał w zespołach jazzowych, uczestniczył w imprezach organizowanych przez takie środowiska młodej kultury, czyli Teatr Bim-Bom, Warszawski Teatr Satyryków i tak dalej. Zaczął swoje pierwsze próby literackie. Dzięki nim podjął współpracę z Andrzejem Wajdą, który potrzebował kogoś takiego, znaczy kogoś młodego, żeby uspółcześnił przygotowywany scenariusz do filmu Niewinni czarodzieje. I Skolimowski w tym pomógł. Podczas egzaminów do szkoły filmowej w Łodzi pracował już nad scenariuszem Noża w wodzie. Natomiast Rysopis, który Państwo będą oglądać, to jest film, który
powstał jako taka kolekcja, właściwie etiud. To jest spójny film, to nie jest film nowelowy, ale on powstał w czasie studiów jako zestaw filmów etiud zaliczeniowych. Natychmiast ten film został uznany za jeden z najciekawszych filmów młodego pokolenia. Kontekstem dla tego filmu, w odróżnieniu od filmu Kawalerowicza, nie są jakieś zjawiska z początku wieku, tak jak ja się tam cofałem do tego kina włoskiego, do Kabiri. Kontekstem są tak zwane ruchy nowofalowe, które pojawiają się w kinie europejskim na przełomie lat 50. i 60. I one są, proszę Państwa, najkrócej rzecz ujmując, rezultatem poszukiwania przez producentów nowej widowni. W tym okresie kino generalnie traci widzów na rzecz telewizji. Jedyną grupą, która jest w miarę wierna kinu, to są ludzie młodzi. Znaczy, ludzie młodzi nadal chodzą do kina z takich powodów, z jakich ich rodzice nie chodzą. To znaczy, rodzice nie chodzą, bo im się nie chce wychodzić z domu, bo mają telewizję, a młodzi chodzą, bo to jest okazja, żeby wyjść z domu. No? To kino powstaje dla nich. Dla starszych nastolatków, ludzi dwudziestokilkuletnich. W tym czasie, czyli w drugiej połowie lat 50., w latach 60. pojawia się w Europie kultura młodzieżowa, związana z muzyką rock'n'rollową, z modą, z piłką nożną, turystyką, swobodą seksualną. Europa przeżywa, zachodnia, przeżywa w tym czasie boom gospodarczy, co sprawia, że upowszechnia się taki nowy styl życia, miejski, rozrywkowy, młodzieżowy. I tę publiczność próbuje, zresztą z powodzeniem, zdobyć kino. Czyli w pewnym sensie te ruchy nowofalowe to jest takie zjawisko, w którym ludzie młodzi mówią do ludzi młodych, do swoich rówieśników. To jest ruch, który zaczyna się we Francji od takich nazwisk jak Jacques Rivette, Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol, Alain René, Louis Malle, Eric Rohmer, Agnès Varda i jeszcze wiele innych tutaj nazwisk można wymienić. Natomiast podstawowe założenia artystyczne tego ruchu to są, dadzą się streścić w takim napięciu między chęcią uchwycenia życia i chęcią obnażenia kina. Czyli z jednej strony to mają być filmy realistyczne, które pokazują życie takim, jakim jest, ale z drugiej strony to nie mają być filmy, które udają, że są życiem. To są filmy, które mają świadomie pokazywać, że są tylko filmami. Kluczowa jest w tym ruchu kwestia autorska. O ile w kinie rozrywkowym autorstwo nie jest takie ważne. Film w kinie rozrywkowym to jest rozrywka dwugodzinna. O tyle w kinie autorskim film to jest komunikat, który jakiś autor wygłasza do jakiegoś odbiorcy. Ja nie chcę tego wartościować, bo wiecie Państwo, w jednym i w drugim przypadku mogą powstać dzieła genialne albo dzieła kompletnie nieudane. Natomiast no, inny jest ten tryb adresowania z punktu widzenia nowej fali. Nie ma dzieł, są tylko autorzy. Autor jest ważniejszy niż dzieło. To jest ruch o takim bardzo wyrazistym stylu. Ruch, który rozbija linearność fabuły, który posługuje się bohaterami, takimi jak zobaczą Państwo w rysopisie, bohaterami, którzy są trudni do opisania. Bohater takiego klasycznego kina hollywoodzkiego to jest bohater, który wie, czego chce i to realizuje, lub nie, lub mu się nie udaje. Ale taki bohater, którego możemy, tak jak się tam w klasie piątej wypisuje cechy postaci, prawda, którego możemy łatwo scharakteryzować. Bohater nowofalowy to jest taki bohater jak bohater rysopisu, czyli taki, który właściwie nie wiadomo, o co mu chodzi. Taki niejasny. Mówi różne rzeczy, wzajemnie sprzeczne, nie ma jasnego celu postępowania. Sam sobie zaprzecza w różnych miejscach, nie wiadomo kiedy udaje, nie wiadomo czego chce. To jest chyba najważniejsza cecha tego bohatera. W
proszę Państwa, w rysopisie te cechy objawiają się następująco. Otóż po pierwsze, to jest film autorski zdecydowanie. To znaczy Skolimowski jest reżyserem tego filmu, autorem scenariusza, wystąpił w roli głównej. W filmie jego żoną czy dziewczyną, to czasami trudno powiedzieć, tam zresztą jest kilka postaci granych przez tę samą aktorkę, czyli Elżbietę Czyżewską. W każdym razie ona była z nim w tym czasie związana. Tak? Więc tutaj też taki motyw autotematyczny się pojawia. Bohater tego filmu, Andrzej Leszczyc, który później występuje także w innych, w kolejnych filmach reżysera, jest takim właśnie bohaterem nowofalowym, czyli jest niezdecydowany, niekonkretny, nieukierunkowany, jest takim trochę nihilistą, który szukając sensu życia mógłby wkrótce wejść na barykady maoizmu albo terroryzmu albo czegoś innego. W polskim kontekście taki bohater jest jednak nieco inny, to znaczy jest wykorzeniony podwójnie przez wojnę i komunizm. W tym filmie bardzo ciekawe są, zwracam Państwu na to uwagę, aluzje do II wojny światowej, to znaczy ten film się toczy 1 września, a zaczyna się o 4:45. I ta data 1 września, ona się pojawia na początku filmu, 1 września, pan nie wie, czynsz trzeba płacić, nie? Czyli w taki sposób no nieco sparodiowany, ale istotny. Znaczy, myślę, że ta data jest tutaj bardzo, bardzo ważna. Narracyjnie film przedstawia ostatnie godziny bohatera przed pójściem do wojska, takim trochę niespodziewanym, czyli posługuje się takim chwytem, którym się kino posługuje często, to znaczy deadline'em. Jest jakiś moment, do którego coś się musi wydarzyć, tak? Bo bohater musi do jutra coś tam zrobić na przykład, albo do dzisiaj, do 16 coś musi zrobić. No i on podejmuje działania, ten bohater tam próbuje zdobyć pieniądze, coś tam. Ten bohater tego filmu nie robi nic takiego, znaczy ma ten deadline, o którejś tam się musi zgłosić na dworzec, ale niespecjalnie sobie jakoś głowę zawraca i właściwie do końca filmu nie wiemy, czy on tam ma zamiar pójść, czy nie. Początkowo chce, potem mówi, że nie pójdzie, także to jest nie jasne. Chwilami też nie bardzo wiadomo, co się dzieje, to znaczy z tego, co nam się pokazuje, nie bardzo potrafimy zrekonstruować fabułę. Ja Państwu powiedziałem, że to się pojawia 2 albo 3-krotnie nawet. Postać kobieca grana przez tę samą aktorkę. I nie wiadomo, czy to są 2 postacie, czy 3, czy może 1 i oni tylko tak żartują. Ale to, wiecie Państwo, nie zawsze musimy w filmie wiedzieć, co się dzieje, prawda, żeby czerpać z tego przyjemność estetyczną. Z drugiej strony jest takie powiedzenie Hitchcocka, że film to jest życie minus plamy nudy. No to w tym filmie tak nie jest. To znaczy w tym filmie to są właśnie te plamy nudy, to zostawione, to co Hitchcock by usunął, to tutaj jest. To podkreślają długie ujęcia. Ten film ma około 30 ujęć w ciągu 70 minut, czyli tam no, prawie 2,5 minuty na jedno ujęcie, to jest bardzo długo. Ale z drugiej strony one są czasami udziwnione. I właśnie tutaj bym poprosił teraz o następny slajd. Mogę prosić następny slajd? No właśnie, proszę zobaczyć, w jaki sposób bohater jest osadzony w przestrzeni, przeciwnie niż w Faraonie. Tam mieliśmy tło i postać, a tutaj no, bohater to jest ten pan z pieskiem. Tak, przed nim są jakieś dziewczynki skaczące na skakance, za nim, obok. I następny slajd poproszę. Tutaj znowu mamy takiego bohatera, który jest w przestrzeni, czyli on sobie tu na pierwszym planie rozmawia przez telefon, a tam z tyłu zobaczą Państwo, dzieje się jakaś akcja, samochody podjeżdżają, coś tam się dzieje. To jest w ogóle, ten film jest interesujący, to tak może trochę na marginesie, ale to jest ciekawe. Otóż, ponieważ dla nowej fali to tło jest istotne. Istotne jest, żeby zanurzyć bohaterów w życiu. A ten film jest skręcony w Łodzi. To zobaczą Państwo nie tylko realia Polski lat 60., ale i też konkretne miejsca. Ulica Piękna 1, kursy językowe na przykład. Do tej pory jest Ulica Piękna 1, można tam zobaczyć, jak to miejsce wyglądało, czy łódzkie tramwaje. I następny poproszę slajd. No właśnie, tutaj też proszę zwrócić uwagę, na pierwszym planie mamy postać bohatera i tej jego dziewczyny, a tam gdzieś z tyłu jakiś tak, jacyś ludzie chodzą, to tło jest
istotne, przemawia do nas. Tutaj ten kontrast z faraonem jest bardzo wyrazisty. I następny slajd. Mogę prosić następny? Będzie chyba ostatni, tak, ostatni. A z drugiej strony mają Państwo takie właśnie udziwnione ujęcia, jak obraz tych trzech postaci odbitych w lustrze, które jest blatem stołu. Zwróćcie też Państwo uwagę na wykorzystanie muzyki. To jest, te filmy to są trochę dwa światy, ale akurat pod względem wykorzystania muzyki one są troszkę podobne. To znaczy, tak w Faraonie, jak w rysopisie nie ma tego, co się nazywa muzyką ilustracyjną, czyli takiej właśnie muzyki nastrojotwórczej. W Faraonie są efekty akustyczne albo te stylizowane śpiewy, natomiast tutaj jest muzyka jazzowa, taka nie budująca nastroju, taka neutralna. To znaczy, bohater sobie tam idzie przez ulicę i nie wiemy, czy on jest zadowolony, czy niezadowolony. W standardowym filmie, takim klasycznym, muzyka by nam to podpowiedziała. Wiedzielibyśmy, jaki on ma nastrój, no bo ona by taka była, albo zgaszony, życiem przybity, albo wesoły i radosny. Tutaj ten jazz, który jest emocjonalnie neutralny, nic nam takiego nie podpowiada. No więc zapraszam Państwa na taką właśnie panoramę kina polskiego połowy lat 60. Dziękuję bardzo.